na cześć, to Kuba, Szkocki Ogrodnik. Witam w ten piątek, 5 marca i myślę, że to już jest czas, że będę powoli wybudzał swojego małego lasa. Troszkę wcześniej niż rok temu, ale to dlatego, że jego hibernacja w sumie zaczęła się już u nas w połowie września, kiedy przyszedł ten pierwszy przemrozek i to było dużo wcześniej niż normalnie, także myślę, że on wystarczy mu już te pół roku hibernowania, będę go dzisiaj wybudzał, a tutaj spójrzcie tylko na to, to jest moja zwadnica Hyperasum, zakwitła mi raz przed świętami, a teraz, nie wiedzieć czemu, zakwitła po raz drugi, ale jak zakwitła, ma tych pąków tutaj, nie wiem, sobie pokazać, ma ich 6 w sumie, a te kwiaty, no tylko spójrzcie na tą wielkość. Moja twarz, nie wiem, to jest twarz wielkości, nie wiem czego, Yeti, goryla górskiego, nie wiem, no, a spójrzcie na rozmiar tych kwiatów. No piękne, po prostu to jest chyba jeden z najlepszych hiperastum, jakie mam, ale nieważne. Idziemy do małego lasa. No, witam w garażu i to jest właśnie mój Maureli. Sobie tutaj dzisiaj zimuje, mamy dzisiaj chłodno w garażu, bo jest zaledwie 3 stopnie. On jest na sucho, już mówię, 6 miesięcy. Tutaj już dziś zaczyna. Widać, że chce rosnąć. Więc ja go będę wybudzał, mówię, wcześniej niż normalnie. O chwilę, może włączę. O, tak lepiej. Jest, proszę, jest suchutki. Suchutko ziemi. Tutaj pochewki liściowe już pozasychały. Faktycznie te dolne bardzo, mówię, bo długi okres. To ma bardzo długi okres jak na niego. Ale myślę, że jest ok. Teraz go wyciągniemy i będziemy go wybudzać i zobaczymy, co się stanie. On tu jest był wciśnięty w tym garażu, w ciemnym, 6 miesięcy w ciemnym, pomiędzy suszarką a zamrażarką. No jakoś sobie poradził. No, ale teraz mówię, zaraz powiedzimy, jak jego korzenie, przesadzimy go do doniczki, a gdzie go dam? No, gdzie go dam, to zaraz zobaczycie, bo tam musiałem zrobić lekki wałek, żeby dostać zgodę na to, jak go wysadzić. No i już go wytargałem z tej donicy. Patrzcie, bo tu mamy dużą wilgotność w tym garażu, myślę. On mi zaczyna już puszczać tu korzenie. Te korzenie to są nowe, to nie są z zeszłego roku, więc wyglądałem na zdrowe, więc widzę, że Maureli mi nie padł. Mówię, te cholewki, to już jest historia. Na chwilę obecnym zestawie nie będę teraz nic obcinał. On po prostu idzie do jakiejś dużej donicy. Muszę teraz donicę znaleźć, gdzie go wysadzę. Ej. Tak właśnie wygląda. Zmarnowany jest, mówię, no to pół roku miał wszystko w ciemnym, chłodnym garażu, to nikomu by nie zasłużyło. No i teraz tak. Ja spróbuję tego Maurelasa wsadzić do tej donicy. Ja wiem, będzie ciężko i to jest mała donica. Jednakże mi nie chodzi o to, żeby on zaczął jakoś gigantycznie rosnąć, gdy go wybudzam. Chodzi tylko o to, żeby go pobudzić do życia. Ja myślę, że ta donica w zupełności wystarczy. Potem ma dużo otworów drenażowych, ta woda nie będzie mu stała. A ziemia, którą użyję, to jest zwykła, najzwyklejsza, najtańsza ziemia kompostowa z marketu. To wystarczy na wybudzenie. Jak najbardziej wystarczy. No, Maureli, wstajemy. Maureli już wkopany, trochę mi to zajęło. Tu więcej niż myślałem. Musiałem 3 dolne te pochewki liściowe urwać, bo nie mogłem dosypać tej ziemi. Jest, myślę, że jest w miarę centralnie. Teraz go podleję, a potem wniosę go do domu. I go teraz podlewamy. I taka moja uwaga. Na tym etapie podlewamy go po prostu wodą. Nie podlewajmy go żadnym nawozem z jednego powodu. Nam zależy teraz na tym, żeby on wypuścił korzenie, żeby te korzenie szły w dół, szukały składników pokarmowych. Jeśli zaczniemy go nawozić teraz intensywnie, on pójdzie w liście, natomiast korzenie będą bardzo małe i efekt końcowy będzie tak, że przesadzimy go do gleby, będzie bardzo podatny na suszę. Więc zwykła woda do czasu, aż nie jest wysadzony na zewnątrz do ogrodu. A teraz tak, szybko teleportowałem się do sypialni. A dlaczego do sypialni? Bo tu, przy naszej sypialni, mamy coś, co się nazywa po angielsku en suite. Czyli to jest
mała łazienka przy sypialni. Mamy w niej mały problem. Problem jest taki, że woda pod prysznicem, która tutaj idzie, a malowałem sobie tutaj jeszcze tą taśmę, także nie patrzcie na to, idzie przez ogrzewacz, który się zepsuł. Mogę o tym mówić, bo moja nie mówi po polsku, więc nie zrozumie, o czym do was rozmawiam. Więc tak powiedziałem, że to naprawię. Ale to będzie świetne miejsce, bo tu jest jasno, jest ciepło, bo pod tym brodzikiem idą wszystkie rurki z ogrzewania na górę. Więc brodzik jest bardzo ciepły od spodu. Świetny do wypuszczenia korzeni. Ale moja to używa. To się zepsuło. Ja powiedziałem, że naprawię. Teraz tak. Mamy pandemię. Mamy Brexit. Powiedziałem, że jadę do sklepu. Pojechałem, wróciłem. Nie miałem tej bardzo ważnej części, która się zepsuła. Więc musimy czekać. Być za jakieś 3-4 tygodnie, powiedzieli. Pomarudziła, ale dobra. Problem jest taki, że tego się nie da naprawić. Będę musiał kupić nowy. Także za 4 tygodnie jadę, kupuję nowy. Czemu mówię po cichu, ale tak nie rozumiem. Jadę, kupuję nowy. Powiem, że tej części i tak nie zrobię, nie będę dłużej czekał. Kupuję nowe. A w tym czasie będzie już kwiecień. I mały relasz będzie mógł pójść do foliaka, bo będzie w miarę ciepło w foliaku. Więc plan jest taki. No musiałem przekombinować, bo mi nie da. No to jeszcze w ogóle, jeszcze z malowania. Tu do tego brodzika pójdzie, bo mówię, jest ciepło pod spodem. Wszystkie rurki z ogrzewania tam idą. Tylko, że ona to używa. Teraz nie będzie używała. Bo brakuje części. Nie będę tego naprawiał. Nie wiem, jak to naprawić. Takie, że kupię po prostu nowy. Kupię nowy i wymienię. I tyle. No. Trzeba sobie radzić. Aha, i taka mała uwaga. Jeśli ktoś się martwi, że się nie będę kąpać przez 4 tygodnie. Nie, nie. To jest tylko mała łazienka przy sypialni. Mamy jeszcze dużą główną z prysznicem i z wanną. Więc spokojnie możemy się tam kąpać. A w tej małej mały relas będzie się wybudzał. Kurde, ciężkie to pieniądze, jak wnosić. Się wydaje lekki, ale z tą wodą, z tym wszystkim, tam trochę wody zostawiłem. Bo ona zasiągnie do wodą, także pewnie za chwilę ona i tak zniknie stamtąd. No. 4 tygodnie w łazience. Pod prysznicem. Nieźle, nie? No. Zdaję sobie sprawę, że teraz pewnie część pań, które mnie ogląda, będzie no, typowy facet, tak? No ale no, drogie panie, jeśli mężczyzna mówi, że coś naprawi, to naprawi. Naprawdę, nie warto mu przypominać co 6 miesięcy, żeby to zrobił. On to zrobi. Dobra, nie przedłużam. To tyle, Maureli już się wybudza. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć. Pa, pa.